Radio Ortodoksja. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. To znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsuletą ojciec Mateusz, a gośćmi są pani magister Anna Kamińska. Witam. Dzień dobry. Pani magister. Oraz profesor Piotr Myśliwiec. Dobry wieczór Państwu. Pan profesor jest chirurgiem. Pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku na Klinice pierwszej chirurgii ogólnej i endokrynologicznej. O operacjach dziś my porozmawiamy, operacjach bariatrycznych, operacjach otyłości, ale jako, że generalnie jest przyjęte, że chirurdzy to wszystko są w stanie zoperować, z jakim efektem to możemy dyskutować, dlatego jest z nami pani magister, aby ostudzić zapędy operatorskie zabiegowca i odpowiednio przygotować pacjenta do zabiegu, tak aby zabieg był skuteczny, a może czasami zapobiec temu zabiegowi, jeśli kwalifikacja jest niewłaściwa. Dopiero takie podejście do pacjenta, danie mu szansy na różne możliwości terapii, to pozwoli na skuteczne leczenie. Dlatego też, panie profesorze, pozwoli pan, że pierwsze pytanie skieruję do pani magister Anny Kamińskiej. Dyskutowałbym z pewnymi stwierdzeniami, ale rzeczywiście kobiety mają pierwszeństwo. Pani magister jest psychologiem, psychodietetykiem, psychoterapeutą. Specjalizuje się w zaburzeniach odżywiania. Tak. Pani magister, jak to się dzieje, że my tak nagle się robi nas więcej, przytyjemy? Owszem, no jemy, ale czy to jest jakaś konstytucja taka pacjenta, jakaś, no możemy jakiś rys taki psychologiczny takiej osoby, która zaczyna za dużo spożywać i później nie ma proporcji pomiędzy spożyciem a energetycznym takim wydatkowaniem i nagle się robi nas więcej. To jest część, o której pan powiedział, to jest ta racjonalna część, czyli ta część, gdzie jest dieta, gdzie jest aktywność fizyczna, tudzież brak diety i brak tej aktywności fizycznej. I tutaj często pacjenci sobie świetnie wiedzą doskonale, że popełniają błędy, że jedzą za tłusto, że jest za słodko, że jedzą po nocach. A jednak jest coś takiego, dzieje się, że nie potrafią przestać. Często właśnie słyszę, że wieczorami nie mogę opanować się, przestać pałaszować lodówki. I tutaj właśnie ten czynnik często psychologiczny jest pomijany. To jest racjonalne myślenie, że masz się ruszać, masz być na diecie, a jest zupełnie pomijane, że człowiek to są emocje, jego nawyki. I te nawyki szczególnie są często wynoszone z domu. Ja to nazywam genem wspólnego stołu. Kiedy dzieci po prostu uczą się od rodziców złych nawyków żywieniowych, że nie wyobrażają sobie, że nie będzie tam schabowego, że coś będzie na bogato, że święta to muszą być za stołem, a nie, że wspólnie po prostu spędzamy czas grając w gry planszowe czy idąc na spacer. Jest to nowe podejście. Pacjenci nie radzą sobie często z trudnościami dnia codziennego i wieczorami zajadają ten stres, redukują napięcie. Często w ciągu dnia sobie świetnie funkcjonują, gdy ten stres jest, a dopiero wieczorem, kiedy te emocje opadają, napięcie właśnie jest redukowane. Nie jest na bieżąco rozładowywane napięcie, bo na przykład szef coś kazał zostać po godzinach, ktoś nie zachował granic, nie powiedział, nie mam dzisiaj inne plany, zostaje po godzinach, w pracy świetnie funkcjonuje, jest zły, ale nie powie, nie postawi tej granicy. Dopiero w domu
właśnie to napięcie jest rozładowywane poprzez jedzenie. I tu jest właśnie zmiana tych nawyków. Zmiana nawyków, wydaptywanie nowych ścieżek. Mózg jest, z mózgiem i z nawykami jest jak z trawą. Jeżeli przejdziemy raz, drugi, piąty, to tej trawie nic nie będzie. Przejdziemy 5-10 razy, trawa się lekko pochyli. Ale żeby w mózgu wydeptać nowe ścieżki, to trzeba miesięcy i lat. Bo nie ukrywajmy, jeżeli coś się psuło przez 10, 20, 30 lat, to nawet po 5 wizytach u psychologa niewiele się zmieni. Więc tą pracę nad sobą, nad zmianą nawyków, nad nauczeniem się rozpoznawania głodu od apetytu, rozpoznawania głodu od pragnienia, to jest właśnie praca też z psychologiem, z psychodietetykiem. To jest nauczenie się stawiania granic innym ludziom, nauczenie się tej postawy asertywności, ale też ważnym jest czynnikiem taka poprawa relacji z samym sobą, bo chodzi tutaj o taki aspekt, że nikt nas tak, mówiąc kolokwialnie, nikt nam tak nie dowali, jak my sami sobie. Że zamiast docenianie siebie, że zrobiłam kawał dobrej pracy, posprzątałam 2 piętra domu, nie coś jedna firanka, żabrka nie będzie tak wisiała, jestem beznadziejna, nie potrafię sprzątać. Nie ma, że powinno być, że zrobiłam kawał dobrej roboty, napracowałam się, jestem w tym świetna, a ta żabka nikt nie zauważy tak naprawdę. Więc w takim życiu codziennym nawet nie trzeba wielkich rzeczy robić, żeby nauczyć siebie doceniać. W takich prostych rzeczach, codziennych. Nie chciało mi się iść do, nie wiem, lekarza, do poradni, ale jestem zadowolona, bo poszłam. Nie chciało mi się iść na basen, bo deszcz padał, ale doceniam siebie, że mimo, że się nie chciało, to teraz jestem zadowolona, że poszłam. Natomiast, panie profesorze, kiedy mówimy o otyłości, kiedy mówimy o nadwadze, wszyscy tak pasjonują się współczynnikiem BMI. Czy to wszystko w temacie otyłości? BMI jest sztucznie wymyślonym wskaźnikiem, żeby ludzi podzielić na takich, którzy z względu widzenia Narodowego Funduszu Zdrowia kwalifikują się do operacji lub nie. Tak naprawdę otyłość jest to nadmiar tkanki tłuszczowej w organizmie. Nie jest to łatwo zmierzyć. Należałoby każdemu człowiekowi zrobić dokładny rezonans magnetyczny całego ciała i to powyliczać. Niektóre nacje, na przykład wschodni Azjaci, mają większą skłonność do magazynowania tkanki tłuszczowej przy niższej masie ciała. U dwóch ludzi o tej samej masie ciała, jeden będzie miał dużo tkanki mięśniowej, na przykład Mariusz Pudzianowski, nasz strongman, który ma wskaźnik masy ciała 38,6, co kwalifikowałoby go do otyłości drugiego stopnia. I do operacji. Teoretycznie do operacji, gdyby miał powikłania otyłości. Nie spodziewam się, żeby miał takie powikłania, bo tkanki podskórnej ma dużo mniej niż większość z nas. To tylko pokazuje, jak bezduszny jest wskaźnik BMI. Myślę, że lepszym wskaźnikiem jest zmierzenie obwodu brzucha i odniesienie tego do naszego wzrostu. Jeżeli obwód brzucha jest większy niż połowa naszego wzrostu, to pojawia się problem. A wracając do tych bezdusznych wskaźników, żeby już nie zostawić tego pytania bez dokładnej odpowiedzi, BMI powyżej 35 to jest otyłość drugiego stopnia, która już kwalifikuje do leczenia operacyjnego, powyżej 40 otyłość trzeciego stopnia, nadwaga to jest powyżej 25. I powyżej 30 mamy otyłość pierwszego stopnia. Trochę nie po kolei, przepraszam. Ale wiemy, że powinniśmy dążyć do BMI 25. Skąd te 25 się bierze? Jak ten współczynnik wyliczamy? Dzielimy naszą masę ciała w kilogramach przez wzrost w metrach podniesiony do kwadratu. Najprościej, jeżeli ja ważę 80 kg, dzielone przez 1,82, dzielone przez 1,82, wychodzi około 25.
No, widać po panu profesorze, że ten, ja tego w lusterku, patrząc na siebie, nie widzę tego BMI, także... Może trzeba zmienić lusterko. Tak, jako prostsza metoda, oczywiście tam można dzielić, podnosić do kwadratu i tak dalej, prościej jest wejść w jakąkolwiek stronę internetową, która umożliwia wyliczenie BMI, podać tam swój wzrost, wagę i uzyskamy wynik od razu z komentarzem, w jakim przedziale BMI jesteśmy, czy my jesteśmy w niedożywieniu, czy jesteśmy, mamy masę prawidłową, czy nadwagę, otyłość i którego stopnia. W tej chwili w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia można być objętym opieką, procesem leczenia otyłości, tak zwanym koordynowana opieka COS-BAR. Pani magister, co tutaj, co to obejmuje, czym, na czego się pacjent może tam spodziewać, jeśli zgłasza się do takiej opieki? Jeżeli zgłasza się do opieki, na pewno przed operacją są spotkania edukacyjne z dietetykiem oraz spotkania edukacyjne z psychologiem. Plus do tego badania, wszystkie takie medyczne i wizyty u specjalisty chirurga. I rehabilitacja. I rehabilitacja, bardzo ważne. W mojej części, czyli jako psychologa, robię wywiad psychologiczny. Nie ma to, pacjenci często są przerażeni, co ten psycholog będzie ode mnie chciał, co mam mówić, a czego mam nie mówić, że sobie nawzajem jakoś tak przekazują jakąś tajną wiedzę. Nie o to chodzi, żeby pacjenta odsunąć od operacji. Naprawdę to nie o to chodzi. Część pacjentów, około 20%, to są osoby, że jakieś mają zaburzenia psychiczne, zaburzenia lękowe, depresja, ale takie choroby nie wykluczają, jeżeli z leczenia operacyjnego, absolutnie. Jeżeli pacjent jest leczony, jak najbardziej może się poddać operacji. Natomiast moją rolą bardziej jest taka edukacja i psychoedukacja pacjenta. Uświadamianie pacjentowi tego, że nie powinien się porównywać z innymi ludźmi, że ktoś tam szybciej chudnie, wolniej chudnie, od tego, że operacja to tylko ta część, która może pomóc, jest to narzędzie, które może pomóc w schudnięciu, natomiast jest to zależne też od niego i od tego, jak on się przygotuje do operacji. Na ile będzie zmotywowany, żeby zmienić te na stałe nawyki, wydeptać te ścieżki w mózgu i wprowadzić takie zmiany w życiu, w swoim zachowaniu, czasami podjąć psychoterapię jeszcze przed, żeby właśnie ta zmiana była trwała. Ode mnie może się pacjent dowiedzieć, że właśnie te BMI to jest tak naprawdę ważne dla lekarza. Może być ważne dla anestezjologa, żeby podać odpowiednią ilość leku przy znieczuleniu. Natomiast bardziej pacjent ma się skupić na swoim zachowaniu, czyli na tym, na co ma wpływ, że pacjenci czasami się tak nakręcają, że już przestałem chudnąć, że już jest stan taki lękowy, że to już koniec chudnięcia. To, że są zastoje wagi, to są zupełnie normalne. Osoby nawet nie poddające się operacji też mają zatrzymania wagi. To jest dla organizmu taki szok, że nagle było 3000 kalorii, a robi się 800. Więc gdzieś te przestoje na pewno będą. To jest normalne, naturalne. I dlatego nie należy się skupiać na wadze, na ważeniu się, nie nakręcać się, tylko skupić się na tym, na co ma się wpływ, czyli na to, na swoje zachowanie, na częstotliwość posiłków, regularność tych posiłków i ilość tych posiłków, no i ważne, jakość, żeby dostarczać odpowiednią ilość białka, żeby to były już pełnowartościowe produkty, żeby nie wracać do starych nawyków, bo te nawyki niestety nie wyważają drzwi. One czasami tak podstępnie, że skubnę coś, coś może dorzucę, a może z przygotowaniu coś spróbuję. Więc
tutaj też uczę takiej uważności na swoje zachowanie, na takie postępowanie, że ważne jest, że nie liczby są ważne i cel, bo też operacja nie gwarantuje tego, że każdy pacjent będzie ważył 50 kg, każdy będzie miał BMI 25. Czasami dzieje się tak, że no nie ma tej wymarzonej wagi i to się dzieje też w zależności od tego, z jakim stopniem otyłości pacjent. Badania dowodzą, że pacjenci tracą od 60 do 80% swojej nadwagi, więc część pacjentów zostaje w nadwadze bądź otyłości, ale nie można powiedzieć, że to jest porażka, dlatego że jeżeli pacjent traci 50-70 kg i nadal ma nadwagę, to i tak jego jakość życia, jego stan zdrowia jest, poprawia się. Często ludzie, którzy ważyli po 180 kg, nie pracują, a gdy chudną do 100 kg, wracają do pracy, do aktywności zawodowej. Czy można powiedzieć, że nadal ten pacjent jest otyły, ale nie można powiedzieć, że poniósł porażkę? To jest jego sukces, bo wrócił do aktywności, bo jest częścią społeczeństwa, nie jest już osobą niepełnosprawną, nie jest obciążeniem też dla systemu opieki zdrowotnej. Ja w gabinecie, jak rozmawiam z pacjentami, z zespołami bólowymi kręgosłupa, nadwaga, otyłość jest taką integralną częścią. Obciążenie kręgosłupa jest nadmierne, to sprzyja chorobie zwyrodnieniowej i czasami spróbuję wytłumaczyć, że to tak te 25 kg nadwagi, 50 kg, to tak jeden worek cementu, dwa worki cementu i można wziąć i przenieść, ale pan, pani, chodzicie z tym na co dzień. Te worki cementu towarzyszą państwu na co dzień. Nadwaga jakie powoduje zmiany strukturalne w organizmie? Co u pacjenta, oprócz tego, że jest mu ciężko, co jeszcze się dzieje? To pytanie kieruję do pana profesora Piotra Myśliwca. Otyłość wiąże się z różnymi powikłaniami. Powikłania to nie tylko destrukcja stawów, obciążenia, choroba zwyrodnieniowa stawów, to także nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zespół bezdechu sennego, to także nietrzymanie moczu, zaburzenia miesiączkowania, niepłodność kobieca, to także udary mózgu, nowotwory, wiele raków ma związek z otyłością, na przykład rak przełyku, rak trzustki, rak jelita grubego. Są to zagrażające życiu pacjentów powikłania. Mamy wiele świetnych badań, które pokazują nam, że po operacji otyłości pacjenci żyją dłużej. I dwie główne przyczyny, te różnice między pacjentami, którzy poddali się operacji, i tymi, którzy tej operacji nie mieli. Jedna to są powikłania kardiologiczne, zawał serca, mówiąc w uproszczeniu najczęściej, ale także udar mózgu. A druga grupa to są choroby nowotworowe, które są dużo rzadsze u pacjentów poddawanych leczeniu operacyjnemu otyłości. Jaka jest tego przyczyna? Generalnie no, rozumiem, miażdżyca, no, cholesterol, jemy tłusto, zatykają się nam tętnice, ale no, serce jest przeciążone, dostajemy zawału, udar mózgu, bo nam się tętnice pozatykały tym zlogami cholesterolu, ale choroba nowotworowa, jak można to połączyć? Raczej tak nie ma to związku. Pytanie jest bardzo dobre, nie umiem na nie odpowiedzieć doskonałej odpowiedzi, jasnej. Wiemy, że pewne nawyki dietetyczne, takie jak jedzenie słodkich i tłustych pokarmów, przyczyniają się do zwiększonego ryzyka niektórych nowotworów, na przykład raka trzustki. Już w wieku dziecięcym, jeżeli ktoś tak się odżywia, to niestety buduje sobie większe ryzyko raka w przyszłości. Teraz pytanie skieruję do pani magister Kamińskiej. Jak sobie poradzić w takich różnych sytuacjach? Przykład. Idziemy na obiad do teściowej
I no jak tu nie zjeść? Przygotowane wszystko, zasmażone pięknie, ocieka pięknym tłuszczem i zięć mówi, że mamusiu, nie zjem. Jak powiedzieć to nie zjem? Myślę, że powiedzieć krótko. Mamusiu kochana, jeżeli ci na mnie bardzo zależy, proszę cię, nie karm mnie tym. Bardzo chciałbym być zdrowy i wierzę, że mi dobrze życzysz. Dlatego proszę cię, zdejmij mi to z talerza, nie nakładaj mi tego. Jest jeszcze drugi sposób, taki uważam, że takie narzucanie takiego zupełnie reżimu, że tylko będę jeść trawę, sałatki i tego, też nie do końca służy, ponieważ takie zachowania mogą skutkować później napadami obżarstwa. Dlatego jeżeli na przykład planowane są imieniny u teściowej, to owszem, proszę, zaplanujemy ten, że będzie tort, zjemy ten kawałek tortu symbolicznie, ale to jest planowane, a nie, że ulegam zachciankom i po prostu zjadam blachę ciasta. Czym innym jest zjedzenie kawałka tortu, kiedy on jest zaplanowany i na przykład dostarczenie sobie tych 300 kalorii, a czym innym jest siedzenie cały wieczór o sałacie, a później wrąbanie blachy ciasta i dostarczenie 6000 kalorii. Z 300 kaloriami organizm sobie spokojnie poradzi. Natomiast 6000 kalorii już może być zauważane na wadze. Więc planujemy posiłki, jakieś takie uroczystości, natomiast spędzamy razem czas, nie izolujemy się. Człowiek jest istotą społeczną, potrzebuje zjeść tort i uczestniczyć razem ze wszystkimi w tej uroczystości i socjalizujemy się. Natomiast to takie planowanie zapobiega też napadom objadania się takiego kompulsywnego, kiedy znika pudełko lodów, to często pacjenci mówią, że właśnie blacha ciasta, że jak już zachodzą do cukierni, to idzie na kilogram, a nie na plasterek. Czym innym jest właśnie zaplanowanie sobie raz w tygodniu, że sobie ukroję, w cukierni wybiorę serniczek na grubość palca, a czym innym właśnie jest później popadanie w takie napady objadania się. Czy można sobie poradzić z takim głodem? No, jakby nagle mam potrzebę wieczorową porą coś przegryźć. Co w takiej sytuacji zrobić? Czy jak siebie przekonać? Czy jak z sobą porozmawiać, żeby nie otworzyć tej lodówki, żeby nie sięgnąć na szafkę, gdzie leży tabliczka ulubionej czekolady, takiej z orzechami? Jak siebie przekonać do tego, żeby poczekała na następny dzień? Może nie warto się przekonywać, ale bardziej wyedukować i uświadomić sobie, co tak naprawdę idzie za tą potrzebą zjedzenia tej czekolady, tudzież pochłonięcia lodówki. Tu jest ważne nauczenie się rozróżniania głodu od apetytu. Głód jest fizyczny. Głód jest odczuwany z żołądka, na przykład ssaniem. Głód można odraczać w czasie. Natomiast apetyt jest to ten głód emocjonalny, to są te zachcianki. Zachcianką jest, kiedy zjemy obiad i jeszcze chcemy dokładkę, wówczas na pewno to jest głód ten emocjonalny. Jeżeli do kawy serniczek dokładamy, tudzież ta tabliczka czekolady, możemy być pewni, że to jest coś się takiego wydarzyło, że właśnie potrzebujemy zredukować napięcie poprzez jedzenie. Czekolada no, jest słodyczem, słodycz nam jest bliska jeszcze z czasów takich wczesnego dzieciństwa, bo mleko matki jest słodkie. Więc gdzieś tutaj zwrócenie uwagi na to, na jakie mamy preferencje do jakich produktów, wiąże się też z niezaspokojonymi jakimiś potrzebami. Potrzebami często emocjonalnymi. I tutaj właśnie, kiedy nauczymy się rozróżniać głód od apetytu, warto nauczyć się też i zastanawiać się. Ja zawsze polecam pisanie taki dzienniczek uczuć. Co się takiego wydarzyło w ciągu dnia i co czuję w danym momencie. Taki prosty przykład.
Jeżeli prosi mama dziecko po raz enty, że słuchaj, nie zostawiaj w korytarzu butów. I te buty po raz enty znowu się walają. W pewnym momencie mama nie wytrzymuje i mówi, ty nigdy nie zostawiasz, ty zawsze. I tak naprawdę dziecko się przysłuchuje i nie wie, o co chodzi. Bo mama nie umie zakomunikować, tylko właśnie poniża to dziecko. Dziecko jest sfrustrowane. O co to chodzi? Dziecko ma poczucie, że się matka zwyczajnie czepia go. Komunikat, który matka powinna nauczyć się, to słuchaj, czuję się lekceważona, kiedy po raz któryś proszę cię, żebyś nie zostawiał tych butów. I taki komunikat, kiedy jest jasne wyrażenie, co chcę, czego oczekuję i jakie moje potrzeby są niezaspokojone. Czuję się lekceważona. Powiedzenie tego jasno na pewno będzie dużo łatwiejszą relacją niż właśnie bo ty, bo zawsze, bo ty nigdy i takim konfliktem rodzącym się. Więc w ciągu dnia te konflikty różne i sytuacje się gromadzą. I przyjrzenie się temu i spisanie sobie na pewno odciągnie. Też uczę pacjentów zajmowania rąk i głowy, oddania się pasjom. Często panowie, kiedy już chudną, to mówią, pani Aniu, miała pani świetny pomysł. Myję samochód, mam najczystszy samochód ze wszystkich. I rzeczywiście, jak pan jest wkurzony, zamiast awantura w domu, to pójdzie, umyje swój samochód i dosłownie ciśnienie zejdzie. Więc takie proste czasami sposoby wyjść z domu i zająć się czymś. Uczę, że jesteś zdenerwowany, zamiast do lodówki idź na spacer. Ale ważne, nie bierz karty bankomatowej, nie bierz żadnych blików, telefonów płacących, bez żadnych pieniędzy. Po prostu, żeby nie było pokusy, żeby zajść do sklepu i coś przypadkiem, żeby się nie trafiło do zredukowania tego napięcia. Ale to jest kwestia też nauczenia się, że może na początku nie będzie komfortowo i łatwo to przychodziło, ale te wypracowanie sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i z zachciankami przychodzi z czasem. To jest uczenie się stopniowe, jak u dziecka. Pani magister mówiła o jakie są elementy COS-BAR, czyli tej koordynowanej opieki nad pacjentem w leczeniu otyłości. Jednym z elementów jest konsultacja chirurga. Co tam spotka pacjenta w czasie takiej konsultacji? Czego tam się może pacjent spodziewać i jak ta wizyta wygląda, bo nie jest to jeszcze operacja? Wizytę zawsze warto przeprowadzić ze specjalistą. Nie jest to jednoznaczne z poddaniem się operacji. Podczas takiej wizyty oceniam, czy pacjent, który do mnie przychodzi, rzeczywiście kwalifikuje się do operacji, bo czasami przychodzą do mnie osoby, które nie wymagają leczenia operacyjnego lub z jakiegoś powodu moim zdaniem nie powinny być w ten sposób leczone. Większość jednak osób rzeczywiście do operacji jest słusznie przysłana przez swojego lekarza rodzinnego i wtedy oceniam, czy pacjent ma jakieś obciążenia, czy ma dobrze leczone nadciśnienie, cukrzycę, czy wymaga podjęcia dodatkowych działań, które zmniejszą ryzyko operacji, zwiększą bezpieczeństwo leczenia operacyjnego. Taki proces przygotowania obejmuje wykonanie badań obrazowych, gastroskopii. Musimy wiedzieć, co jest w żołądku, bo mamy go operować. To, co pacjent jadł? Nie, żołądek powinien być pusty w momencie gastroskopii. Tu też chciałbym zwrócić uwagę przy okazji na marginesie, że my nie leczymy otyłości. Otyłość bierze się z głowy. My nie umiemy operować właściwie głowy, żeby tę otyłość usunąć. To jest leczenie objawowe, czyli my zmniejszamy żołądek, a tak naprawdę jedynym człowiekiem, który może z otyłości pacjenta wyleczyć, jest on sam przez zmianę swojego życia, przez nauczenie się życia na nowo. Operacja bardzo pomaga. Ona przestawia nasze mechanizmy autoregulacji mózgu na inny poziom. Już nasz organizm nie domaga się tak dużo tłustych, słodkich pokarmów, tak dużych ilości tego pokarmu, ale ciągle
za każdym razem, przy każdej wizycie staram się pacjentom przypominać, że ja nie jestem w stanie wyleczyć nikogo z otyłości. Ja mogę mu tylko pomóc, a on potrzebuje sam zmienić swoje życie przez szereg różnych kroków. Wracając jeszcze do pytania o badania wykonywane u chirurga, to będzie także USG brzucha, żeby stwierdzić, czy nie ma jakichś chorób, które również wymagałyby leczenia. I będzie to także wykonanie szeregu badań krwi, badań hormonalnych, czy pacjent nie ma chorych nadnerczy, czy nie ma chorej tarczycy, czy nie ma cukrzycy, czy nie ma innych problemów, którymi jednocześnie musimy się zająć. Niestety wielu chorych otyłych ma różne powikłania otyłości i mogą one wymagać przyjmowania leków przed operacją. Często po operacji możemy te leki stopniowo odstawiać. Czasami wymagają one kontynuacji. Jednym z elementów takiej terapii, przygotowania jest rehabilitacja pacjenta, która jakby pacjent ma wykazać, że jemu zależy, że on chce. Bardzo mi się spodobało kiedyś w serial amerykański, gdzie oni jednak przodują i też w ilości osób otyłych ten proces terapii, proces leczenia też zabiegowego mają lepiej chyba zorganizowany. Tam pacjent musi pokazać, że chce i najpierw ćwiczeniami, rehabilitacją ma dać, pokazać, że jest na tyle zdeterminowany i zredukuje ćwiczeniami swoją masę ciała, że operacja mu się należy i on jest, tak jak pan profesor powiedział, że pan profesor tylko pomaga, a pacjent sam. Jak w tym przypadku jest? Czy ta rehabilitacja rzeczywiście pomaga? Rehabilitacja rozumiana bardziej jako aktywność fizyczna, być może przy nadzorze fizjoterapeuty, co jest bardzo wskazane, jest niezbędnym elementem zmiany życia z życia człowieka chorego na otyłość do życia człowieka, który wyleczył się z otyłości. Sam to rehabilitant nie zmieni nic masażami czy jakimiś swoimi własnymi wysiłkami. Potrzebna jest aktywność pacjenta. Rehabilitant czy też fizjoterapeuta właściwie może posadzić pacjenta na odpowiednio dobrany sprzęt do ćwiczeń. Najczęściej jest to rowerek. Pacjenci często mówią, że na początku mieli kłopot, żeby 15 minut kręcić pedałami bez dużego obciążenia, po czym przy stopniowej utracie masy ciała, zwłaszcza przy leczeniu operacyjnym otyłości, są w stanie teraz kręcić 2 godziny, co jest kolosalną różnicą. Dzisiaj przyjmowałem pacjenta, który po utracie 35 kg, a jest kucharzem w jednej z znanych podbiałostockich restauracji, jak wykonywał zwykle dania na grilla, to po kilku godzinach właściwie był gotów wyzionąć ducha, ledwo ciągał nogami. Wspomniał mi, że w tym roku po leczeniu operacyjnym był na tyle pełen energii, że jeszcze po zakończeniu tego grilla, na którym wymieniał mi ile różnych kilogramów jadła przygotowywał, był ciągle w stanie wsiąść na rowerek i jeszcze pokręcić. Nie, jeść na szczęście nie. Czyli rehabilitacja rozumiana jako wysiłek fizyczny jest konieczna. Nie ma trwałej utraty masy ciała bez aktywności fizycznej. Pani magister, jak wygląda taka kwalifikacja pacjenta do leczenia operacyjnego? Czy to tylko chęć, czy jakiś pacjent musi kryteria spełnić tak, żeby zostać przez panią zakwalifikowany, tak, żeby pani mogła z czystym sumieniem rekomendować chirurgowi, że ten pacjent jest na tyle współpracujący, że operacja, która zostanie wykonana, bo musimy mieć świadomość, jest to operacja, czyli jest ryzyko znieczulenia, ryzyko zabiegu, ryzyko powikłań, niestety, musimy być przekonani, kierując takiego pacjenta, dopuszczając go do zabiegu operacyjnego, musimy być przekonani, że zabieg da szansę na redukcję masy ciała, na poprawę wydolności fizycznej, na poprawę komfortu życia, ale też poprawi jakość życia i długość życia, bo tak jak pan profesor powiedział, zmniejszy ryzyko
zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, chorób nowotworowych. Jaka jest rekomendacja, jak taki pacjent, taki idealny pacjent do leczenia operacyjnego z punktu widzenia psychologa wygląda? Nie wiem, czy taki jest coś takiego jak idealny pacjent. Myślę, że można byłoby... Ja do każdego podchodzę indywidualnie i są, że tak powiem, przeze mnie kryteria, które po prostu must have. Pacjent, to co zwracam uwagę, to czy pacjent nie jest uzależniony od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, gdyż taki pacjent, nawet jeżeli gdzieś zatai, to jest ryzyko, że nie będzie współpracował, bo jest uzależniony. Też to, co dla mnie jest ważne, czy pacjent leczy się psychiatrycznie i tak jak mówię, same choroby psychiczne, różne zaburzenia nie dyskwalifikują. Natomiast ważne jest to, czy pacjent się leczy, czy przyjmuje regularnie leki, czy jak mu się tylko przypomni. Tutaj właśnie moje doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi jest istotne. I też dla mnie ważna jest sama motywacja pacjenta. Czy to jest jego decyzja, czy na przykład żona wysyła do operacji, bo czasami... Teściowa. Teściowa też może być, ale często, jeżeli chodzi o mężczyzn, to żony wysyłają, bo uważają, że mąż jest za otyły, natomiast dla świętego spokoju to bym się zoperował. No, raczej ten pacjent mało ma motywację do wprowadzania zmian i bardziej liczy na to, że chirurg odpali swoją magiczną różdżkę i on wyjdzie od razu najlepiej ze szpitala, już 20 kilo lżejszy. No niestety, będzie rozczarowany. Nie wyjdzie od razu, prawda, panie profesorze? Nie mamy czarodziejskich różdżek. Skalpel. Mamy różne nowoczesne narzędzia, ale różdżki nie mamy. I to, co jeszcze tak ważne jest, to ja na przykład zwracam uwagę, czy pacjent już nie powinien właśnie poddać się psychoterapii. Często relacje pacjentów rodzinne są bardzo uwikłane i na przykład rodzina jest karmicielem, jest rodzina dysfunkcyjna, jest przemoc i gdzieś ktoś, żeby zredukować swoje poczucie winy, gdzieś wynagradzać te dziecku. To już jest zwykle dorosły człowiek, teoretycznie niezależny, ale to dziecko, żeby nie zasmucać tego na przykład rodzica odmawianiem, żeby nie przysparzać jeszcze kłopotów, to właśnie zaczyna spożywać te produkty, które wie doskonale, że są zakazane. Jest tutaj zaczęcie psychoterapii, nauczenie się właśnie przepracowanie jakichś traum, relacji. Często właśnie osoby otyłe, na to właśnie lekarze nie zwracają często uwagi. Ja bardziej zwracam uwagę lekarzom, że pacjenci otyli często wywodzą się z takich rodzin dysfunkcyjnych. Często są ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej i nadużyć seksualnych. I to jest bardzo często do przepracowania, bo jeżeli tego nie przepracują, to jest bardzo duże ryzyko, że ta zmiana po operacji będzie bardzo krótkoterminowa, że ich codzienność, przeszłość i też czasami teraźniejszość po prostu przerośnie. Panie profesorze, pacjenta zakwalifikowaliśmy do zabiegu. Jest umówiony na zabieg operacyjny. Jak wygląda taki cały proces leczenia operacyjnego, szpitalnego? Co tam pacjenta spotka? Pacjent przyjmowany jest najczęściej kilka godzin albo dzień przed operacją. Musi odwiedzić przed leczeniem operacyjnym anestezjologa, żeby ocenił, czy pacjent jest właściwie przygotowany do operacji, czy może należałoby podjąć jeszcze jakieś kroki, żeby operacja była bezpieczniejsza. Podczas pobytu w szpitalu najpierw jest przyjęcie na izbie przyjęć, później pacjent trafia na oddział chirurgiczny, rozmawiają z nim pielęgniarki, wyznaczają mu łóżko, zbierają od niego wywiad, później rozmawia z nim lekarz, który również pacjenta bada, pobierana jest krew jako element przygotowania do samego zabiegu operacyjnego i
w ostatecznym efekcie pacjent trafia na blok operacyjny, czyli jedzie łóżkiem, będąc oczywiście przytomny, mógłby też zajść piechotą, aczkolwiek zwykle praktykuje się, że już łóżkiem pacjent, czy wózkiem właściwie jest zawożony na blok operacyjny. Tam przyjmuje opiekę nad pacjentem zespół anestezjologiczny, którego członkowie poza anestezjologiem to jest także pielęgniarka lub pielęgniarz anestezjologiczny i zespół chirurgiczny, który po znieczuleniu ogólnym pacjenta z intubacją dotchawiczą, czyli z założeniem rurki, którą maszyna oddycha zamiast pacjenta podczas operacji, na stole operacyjnym, czyli takim wysokim łóżku z cienkimi materacami, nie jest to najbardziej idealne i wymarzone miejsce pacjentów do przebywania, ale mamy wspaniały zespół bloku operacyjnego z pielęgniarkami, lekarzami, którzy pochylają się nad pacjentem, którzy zauważają go i jego potrzeby. Staramy się, jeżeli możemy, nawet dopasować muzykę, która jest na sali operacyjnej do potrzeb pacjenta. Staramy się rozładować trochę to napięcie, bo wiemy, że ono jest. Po znieczuleniu chirurg przeprowadza operację. W czasie operacji wyjątkowo rzadko stosujemy jakiekolwiek dreny, czyli jakiekolwiek rurki, które wystawałyby z ciała pacjenta po zabiegu, więc właściwie w podobnej kondycji jak przed zabiegiem, z opatrunkami na brzuchu. Zwykle jest 5 opatrunków, rany są nieduże, operujemy laparoskopowo, to znaczy zaglądamy do brzucha przez dziurki. Niektórzy mówią, że jest to operacja przez dziurki od klucza. Taki angielski termin keyhole surgery, czyli małe nacięcia, niewielki ból pooperacyjny. Już po 2 godzinach po takim zabiegu pacjent powinien zacząć wstawać, chodzić, może spożywać płyny, początkowo w niewielkich ilościach, 50 ml na godzinę. Następnego dnia zazwyczaj stan pacjenta jest na tyle dobry, że jest w pełni sprawny, że może samodzielnie przyjmować płyny, nie wymaga już kroplówek, dostaje tylko leki przeciwbólowe, przeciwzakrzepowe i może bezpiecznie wyjść do domu. Jak tak zdradził może pan tajemnicę, no bo tak przez te rurki, i co tam się dzieje w tym brzuchu? Co tam w tym brzuchu robicie temu pacjentowi? Żeby mieć jakąś przestrzeń, gdzie możemy się technicznie poruszać, musimy wprowadzić gaz do brzucha. Tym gazem jest dwutlenek węgla, jako najbardziej obojętny, neutralny gaz, który możemy stosować. Podajemy go zwykle przez cienką igłę i jak już mamy trochę miejsca, przez małe nacięcia wprowadzamy tam rurki, które mają długość 10, czasami 15 cm. Nazywamy je trokarami. Przez te rurki wprowadzamy narzędzia, które pieszczotliwie niektórzy z naszych pacjentów nazywają patykami, bo tak one rzeczywiście wyglądają. Mają zwykle długość od 30 do 40 cm. Są to narzędzia laparoskopowe. Jednym z tych narzędzi jest kamera, która jest na długim obiektywie, który też właściwie wygląda jak patyk. Zwykle ma 10 mm grubości, czyli 1 cm. I możemy zajrzeć do światła, do człowieka, do środka. Ta kamera ma również źródło światła, więc oświetlamy sobie dokładnie to, co tam jest wewnątrz. Niektórzy, no pani psycholog miała okazję zobaczyć taką operację też w środku. Niektórzy to lubią, inni mniej. Nas, chirurgów, to pasjonuje. No właśnie, chciałem zapytać, czy to chirurgom jakby sprawia przyjemność oglądanie? Nie wiem, czy to będzie dla wszystkich chirurgów obowiązujące, ale myślę, że większość z nas jest na tyle pasjonatem swojej pracy, że jest gotowa spędzać naprawdę godziny na bloku operacyjnym, wykonując kolejne zabiegi operacyjne. W czasie takiego zabiegu oceniamy narządy wewnątrz brzucha, przygotowujemy żołądek, zmniejszamy jego wielkość zwykle o 80%, zmniejszamy ją. Czasami podłączamy do żołądka jelito. Taką operację nazywamy ominięciem żołądkowym. Staramy się indywidualnie dobierać operacje. Dla pacjentów, którzy mają ciężki refluks, ominięcie żołądkowe będzie lepsze niż proste zwężenie, które nazywamy rękawową resekcją żołądka. Efektem tej operacji jest żołądek w wielkości kształtu banana. Właściwie powinna się to nazywać bananowa operacja. Po
zabiegu pacjent szybko dochodzi do siebie, czy wymaga wtedy wsparcia po zabiegu, takiego dalszego prowadzenia przez psychologa, terapeutę? Bezpośrednio po zabiegu nie. Jeżeli jakieś trudności są, to przed zabiegiem, bo się pojawiają jakieś lęki, ale zwykle przygotowując się wcześniej do operacji, pracujemy właśnie nad zredukowaniem tych lęków. Natomiast po operacji jak najbardziej pacjent potrzebuje tego wsparcia psychologicznego. Chociaż jest to bardzo zgubne często, bo są to pacjent doświadcza miodowych miesięcy. Niestety są to tylko miesiące, kiedy ta waga spada, niewiele trzeba robić, a waga sama spada. I to jest właśnie bardzo zgubne, bo pacjenci często nie zmieniają nawyków, albo nawyki wracają i właśnie tutaj takie zachowanie uważności. Zachowanie takiej uważności na to, żeby kiedy te nawyki właśnie będą skradały się powoli. Część pacjentów, którzy niestety gdzieś kombinują i przechodzą tą drogę bez psychologa, pojawia się w gabinecie prywatnym i mówi, ja sobie nie radzę. Nie radzę z tym, że mam poczucie straty, że jedyną przyjemność, którą w życiu miałem, odebrano mi. Chirurg wyciął. Odebrał możliwość jedzenia i redukowania tego napięcia. Pacjenci popadają często właśnie w jakieś takie stany depresyjne. I tutaj właśnie jest praca taka psychoterapeutyczna, żeby pacjent nie popadł w uzależnienie, w inny sposób nie zaczął redukować napięcie, czy to przez alkohol, czy to przez hazard, czy inne kompulsje. Więc warto się przygotować solidnie do operacji. Będzie dużo łatwiej po, bo to, co wypracujemy przed operacją, co zmienimy, to tylko będzie procentowało po operacji. Panie profesorze, no, jako lekarze mamy taką świadomość, że zabiegi operacyjne zawsze są obarczone ryzykiem i proszę o szczerą odpowiedź, jak jest w przypadku operacji bariatrycznych, bo pacjent jednak jest pacjentem, zabieg operacyjny to jest znieczulenie ogólne, to też jest ingerencja w nasz organizm. Jak w przypadku operacji bariatrycznych to wygląda? Każda operacja wiąże się z ryzykiem otyłości. Wiąże się z ryzykiem powikłań pooperacyjnych. Tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na najgorsze powikłanie, czyli zgon, śmierć pacjenta po operacji, to jest on wyliczany na około 2 osoby na 1000, czyli 2 promile. Jest to wskaźnik podobny do operacji pęcherzyka żółciowego. Czyli są osoby, które będą miały jakieś niekorzystne zjawiska. Inne powikłania są mniej groźne, ale również może się zdarzyć potrzeba ponownej operacji. Każde z tych zabiegów, które robimy, ma specyficzne dla siebie powikłania. Najczęściej wykonywaną operacją jest rękawowa resekcja żołądka i najpoważniejszym powikłaniem tej operacji chirurgicznym jest nieszczelność żołądka w miejscu, gdzie zakładamy nasze metalowe szwy. Z jakiegoś powodu część pacjentów, od 1 do 2%, ma w różnym czasie po operacji nieszczelność w tym właśnie miejscu. Wymaga ona diagnostyki, przyjęcia do szpitala, często ponownej operacji, założenia protezy do żołądka. Może to wymagać pobytu w szpitalu przez kilka tygodni, rzadziej kilka miesięcy. Wczesne postępowanie i przygotowanie pacjenta na to, co może się zdarzyć, nauczenie go alarmujących objawów, takich jak ból brzucha nieustępujący po lekach przeciwbólowych, ból zwłaszcza taki, który promieniuje do ramienia, do lewego barku, jak przyspieszenie czynności serca powyżej 100, zwłaszcza 120, nieustępujące w odpoczynku, jak podwyższona temperatura ciała, jak mała ilość oddawanego moczu, niemożność przyjmowania płynów, wymioty, utrata przytomności, zwłaszcza gdyby się zdarzyła, już najmniejsze z tych objawów wymagają kontaktu z lekarzem. Jeżeli zadziałamy wcześniej, to mamy
bardzo niewielkie ryzyko, że dojdzie do ciężkich powikłań u pacjenta. Czas działa niestety na niekorzyść. Więc edukacja jest ważna już przed zabiegiem. Edukacja też, ale to, co ja zwracam uwagę pacjentom, że oni mają wpływ na przygotowanie do operacji, czyli żeby schudnąć, zmniejszyć to ryzyko powikłań, żeby też po operacji sobie ułatwić funkcjonowanie, żeby nie okazało się, że po operacji są ręce za krótkie. Nie powiem, że brzuch za duży, absolutnie, tylko ręce za krótkie, żeby się ubrać czy umyć. Więc mamy wpływ, przygotowując się do tej operacji, także właśnie poprzez zredukowanie wagi. To wszystko ma służyć nam, bo też uczymy się, oprócz tego, że przygotowujemy się dla chirurga, będzie większe pole operacyjne, prawda? Będzie większe pole operacyjne, gdy pacjent schudnie. Operacja będzie krócej trwała, a sam pacjent będzie miał świadomość, że to on miał wpływ na to, że sam schudł. Że to nie tylko operacja coś zmienia, ale jego zachowanie, postępowanie sprawiło, że ta operacja poszła łatwiej. Jak z punktu widzenia takiego praktycznego, jaka jest rzeczywista skuteczność zabiegów operacyjnych, tak jak pani ma kontakt z pacjentami później po zabiegach, jak jest skuteczność tego? Zwykle pacjenci po tych miodowych, kiedy są te miodowe miesiące, gdzieś znikają. Część właśnie chodzi, pracuje, dalej się pracuje nad sobą, a część tak się zachłystuje, że znika. I tak naprawdę nie wiadomo. Mamy grupę wsparcia. Część pacjentów właśnie, kiedy jeszcze nie było tego COSBAR-u, przygotowywała się, przychodząc na grupę wsparcia, gdzie jest edukacja pacjentów, gdzie pacjenci przygotowujący się do operacji, ale także ci, którzy są już lata nawet po operacji, gdzie mogą przyjść rodziny pacjentów i osoby, które wspierają, posłuchać wykładów bezpośrednio od specjalistów, obalić też swoje mity krążące wokół operacji, zadać pytania specjalistom, a nie takie internetowe domorosłych specjalistów. Tutaj pacjenci przychodzą regularnie. COVID widzę, że sprawił to, że pacjenci gdzieś zaniedbali tą grupę wsparcia, bo było przez internet. Spotykaliśmy się i pacjenci widzę, że mają, którzy się nie przygotowywali z nami czy z psychologiem, mają opory przyjść, bo się wstydzą, bo przytyli. Ci, którzy regularnie uczęszczają na grupę wsparcia, widzę, że się zmieniają, że chętnie dzielą się tym, że ich zmiana jest trwała nawet po latach. Więc różnie to, różnie ludzie, czy zależy to właśnie indywidualnie, czy ktoś stwierdzi, że już wie wszystko i nie potrzebuje specjalistów. I zwykle takie osoby gdzieś błądzą i niestety mają nawrót. I czasem to jest właśnie reoperacja, ale też widzę osoby, które pracują nad sobą i, też mają wsparcie w rodzinie, zmieniają to życie na stałe, wychodzą z otyłości olbrzymiej i czasami podejmują bardzo odważne decyzje, które wcześniej, będąc osobą otyłą, osobą bardzo chorą, nigdy by nie podjęli. O otyłości, bo tego jest dużo, moglibyśmy rozmawiać i o różnych przypadkach bardzo ciekawych w nieskończoność. Takim przesłaniem, które mi się nasuwa na koniec naszej audycji, to jest chyba aktywność ruchowa. Tak, abyśmy ruszali się. Myślę, że raz ona zapobiegnie powstaniu otyłości, nadwagi, też rozsądne postępowanie przy jedzeniu, radzenie sobie ze stresem w sposób niejedzeniowy. Czy jeszcze coś możemy naszym pacjentom przekazać? Zdecydowanie nie wstydźmy się prosić o pomoc. I to pomoc bezpośrednio do profesjonalistów, którzy na co dzień pracują z takimi osobami
a ograniczmy tych specjalistów, którzy są świeżo po operacji, mają, zachłystują się, którzy przeżywają, doświadczają tych miodowych miesięcy. Korzystajmy z grupy wsparcia, korzystajmy z pomocy dietetyków, ale dietetyków bariatrycznych, bo nie każdy psycholog, nie każdy dietetyk zna się na żywieniu bariatrycznym. To jest zupełnie nowa i inna działka i do takich specjalistów się udajmy. Udajmy się do chirurgów, którzy mają doświadczenie, którzy operują kilkanaście lat, a nie, którzy uczą następne pokolenia chirurgów, a nie tacy, którzy oferują nam szybki termin. Szybki termin może być bardzo zgubny, bo operacja to jest tylko malutka chwila w naszym życiu, a później życie płynie dalej. I to od nas zależy, na ile nauczymy się radzić sobie, żeby nie wrócić do otyłości, bo problemy zostają. Zostaje ten sam mąż, te same dzieci, te same trudności. I weźmy pod uwagę to, że operacja może zmienić nasze życie, ale to od nas zależy, na ile skorzystamy z tej szansy. Czy przekonaliśmy pana profesora, że nie tylko operacja jest ważna? Mnie nie trzeba przekonywać, ja staram się taką informację przekazywać już od dawna. Zachęcam wszystkich państwa, którzy macie jakieś wątpliwości, do uczestnictwa w grupach wsparcia pacjentów bariatrycznych, do wzięcia skierowania od lekarza rodzinnego do poradni chirurgicznej i zgłoszenie się do szpitala uniwersyteckiego, gdzie program COSBAR jest dostępny dla wszystkich potrzebujących. Nie musicie naprawdę poddawać się operacji. Zachęcam do szczerej, otwartej rozmowy, do kontaktu ze specjalistami. Do tego zaproszenia przyłączam się, a moim i państwa gościem był pan profesor Piotr Myśliwiec z pierwszej kliniki chirurgii ogólnej i endokrynologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz magister Anna Kamińska, psycholog z tego samego szpitala, z tego samego oddziału, która się specjalizuje w opiece nad pacjentami bariatrycznymi. Co więcej dodać? Życzymy państwu mnóstwo zdrowia. I zapraszamy na spotkania grupy wsparcia pacjentów bariatrycznych Wyważeni. Dziękuję państwu. Dziękuję, dobranoc. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Radio Ortodoksja.